Blockwork to jeden z raperów z Nowego Jorku. Choć jego muzyka była odbierana pozytywnie i robiła liczby, o tyle jego karierę przyćmiły różne oskarżenia i spiny gangowe. Dziś przybliżę wam razem z moim nowym bratem historię tego rapera. Oprócz niego w realizacji tego odcinka pomagał Błażej z Drillowni, za co bardzo dziękuję. Blockwork to raper, którego background jest dość tajemniczy. Nie jest znana jego data urodzenia, ale możemy przyjąć, że urodził się około 2003-2004 roku. Nie jest znane także jego prawdziwe imię i nazwisko. Swoją działalność na ulicach zaczynał on od przynależności do gangu OY, z którego jest też chociażby Idot. Rapować zaczął w okresie pandemii, a pierwszą nutę pod nazwą RPTK wrzucił 13 listopada 2020 roku i była ona dissem w stronę ekipy, z której wywodził się D-Tank. Jednak jeszcze przed tą datą miał miejsce pewien incydent, o którym opowie wam mój braciszek. Zresztą mówiliśmy już o tej sytuacji przy okazji filmu o D-Tangu. Teraz idąc dalej. Jak mówiłem już wcześniej, Blockwork należał do gangu OY. Został jednak z niego wyrzucony. Co było powodem? We wrześniu 2021 roku Sugar Hill Kim i Blockwork pojechali na terytorium Upsów i zaczęli ich ostrzeliwywać. Obaj zostali za to potem aresztowani. Blockworkowi dano kaucję, co pozwoliło mu wyjść na wolność, a Kim ciągle pozostawał za kratami. Ludzie z OY zaczęli oskarżać rapera o bycie kapusiem i w końcu wykluczyli go ze swojego grona. Żeby było śmieszniej, Blockwork najpewniej nigdy się nie rozpruł, natomiast na Kima rozpruł się sam Kim. Sytuacja jest dość przykra, biorąc pod uwagę, że Blockwork i ludzie z OY potrafili zrobić liczby, na przykład 21 maja 2021 roku została wypuszczona taka oto nuta z Blockworkiem na ficie i zobaczcie, że ma prawie 10 milionów wyświetleń. Po wywaleniu z OY, Blockwork zaczął trzymać z ekipą 41. W pewnym momencie OY i OGZ trzymali ze sobą i byli nawet jedną afiliacją pod nazwą OY OGZ. Mieli oni beefa z 41 spowodowanego tym, że Sha i K odmówił nagrania fitu z Kyle Richem i zaczął go wyzywać, a potem Notice OY nagrał nutę 41K, która, jak się pewnie domyślacie, była dissem na tę grupę. Notti zdisował tam nawet Blockworka. Jednakże, kiedy sam Notti zginął, o czym opowiadałem w poprzednim filmie, to ludzie z 41 zaczęli go dissować. Blockwork wstawił takie obrażające go story, jednak zaraz je usunął i zaczął honorować zabitego 14-latka, a także odłączył się od tej grupy. Ponadto jakiś czas temu wzbudził on kontrowersję, bo rzekomo pisał jakieś nieprzyzwoite rzeczy do dziewczyny, która miała 13 lat. Jednak koniec końców nic z tego dalej nie wyszło. Obecnie Blockwork dalej sobie rapuje i próbuje się przebić. Okej, i to już by było na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. Jeśli odcinek się wam podobał, to dajcie łapkę w górę, suba oraz wejdźcie na mojego Instagrama, na mój anglojęzyczny kanał, na grupę Drillownia, na mojego Discorda, obie rzeczy na D. Wszystkie linki macie w opisie, a tymczasem ja się z wami żegnam, trzymajcie się, siemaneczko i cześć!